Ej, moi drodzy, witamy was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki oraz... Imperialista. Ponownie w Hobo. Tough Life. Znajdujemy się aktualnie troszeczkę dalej niż skończyliśmy, gdyż jesteśmy przy Intercontinental, Hotel President. I, moi drodzy, to jest ciekawa osóbka, którą przez przypadek już jakiś czas temu zobaczyłem. Lepiej do tego śmietnika nie zaglądać, gdy jest ten pan tutaj, ponieważ on mógłby nas złapać i zgłosić na policję, ale do tego publicznego już jak najbardziej nie ma problemu. Właśnie wlazłem w szrapnel przez przypadek. Brawo ja. Tak, to jest jakiś za szybko klika. Ale chciałbym się dostać do tych drzwi. Czy pan mnie przepuści, co łaska? Bo to jest właśnie ciekawa persona. No, panie kolego, kurde bele. Pan... Pochl... Ja nie wiem, jak to czytać. Polrecht? Nie mam pojęcia. Nieważne. To mi wygląda na porządny lokal, szefie. Jesteś tym pomocnikiem? Tak, pewnie, to ja. Świetnie, personel jest w tej chwili zajęty. Szykuje się duże wydarzenie, a to miejsce wygląda jak śmietnik. Ktoś musi tu pozbierać śmieci wokół hotelu. Już się za to biorę, szefie. No i moi drodzy, dostaliśmy właśnie kolejną misję, żeby posprzątać śmieci wokół hotelu. I w sumie czemu by tego nie zrobić? Jedyne co mnie martwi to, że spada nam dosyć, jak widzicie, temperatura. To jest w ogóle kartonowy domek. To wygląda jak moje mieszkanie w przyszłości. Jest tutaj sztaba oraz rechot, ale z nimi nie chcemy gadać. Nie mamy z nimi nic aktualnie ważnego do załatwienia. No i moi drodzy, właśnie, teraz wam pokażę, jak działa rozpalanie. Rozpalanie działa tak, że właśnie wrzucamy sobie jakieś rzeczy dowolne, które możemy oczywiście. Czasami są to w tym wypadku bezużyteczne rupiecie, czy jakieś gazety ewentualnie, albo na przykład możemy też wrzucić zdrabkę. Większość z tych rzeczy daje nam 10 sekund rozpalenia ognia i kiedy sobie taki koksownik, jeśli można to tak nazwać, rozpalimy, to on się nam zaznaczy na mapie. Tutaj w ogólnych, tak? Jeśli go nie rozpalimy, no to on nie będzie widoczny. Dlatego warto było je rozpalać, tyle że na początku mamy tych śmieci raczej dosyć mało. Chyba że jesteśmy imperialistą, który już przeleciał przez wszystko i wszystkie śmieci zebrał, no to na samym początku niestety, ale musimy troszeczkę z tym sobie pofolgować, tak? Znajdujesz ukryte miejsce, możesz tu zbudować swoją kryjówkę. Moi drodzy, mamy... Przypadkowo, znalazłem jedną z kryjówek. Imperialista za hotelem prezydent jest przy Business District. Jest jedna z kryjówek. Nie wiem, czy ty ją widziałeś? Chyba tak. Przynajmniej tyle, na ile kojarzę. To jest ta przy tej rzeczce? To jest ta zaraz obok pana, obok hotelu prezydent. Tak, no możliwe, że tam cię widziałem. Wiesz co, muszę cię jednak podbić troszeczkę. Okej. Dobra. Już powinno być dobrze. Byłeś w końcu za cicho, tak? Najpierw byłeś za głośno, potem byłeś za cicho. Okay. A przecież nie zebraliśmy śmieci. Czekajcie, moi drodzy, bo gdzieś tutaj musimy według mapy zebrać śmieci. Tutaj zaraz przed hotelem na to by wyglądało. Ewidentnie jest to hotel dla bogatych ludzi. I co jest ciekawe właśnie, jak zbieramy te śmieci, to widzicie, możemy zdobyć bezużyteczne rupiecie, więc moim zdaniem jest to warte zachodu. Szczególnie, że takich misji mamy tutaj więcej, na przykład jeszcze w pośredniaku, tak, jest tutaj pośredniak i tak, jest tam praca dla ludzi z naszym wykształceniem. A przy okazji, mamy, moi drodzy, jak widzicie, moją czapeczkę. Jest to czapeczka, którą dostałem już dawno temu w jednym z lootboxów, czapeczka z Psychonauts. Jest stwierdzenie, że to jest czapeczka bezdomnego, moim zdaniem wygląda fajnie. Mamy też jeszcze jej zamiennik i zaraz wam pokażę, jak tylko pójdziemy się ogrzać. Również naszą cudowną zbroję bezdomnego, którą mieliśmy zrobić. Znaczy, którą miałem w sumie założyć w pierwszym odcinku, ale no była mega niewygodna. Jeszcze 3 sztuki śmieci gdzieś tutaj są, ale... Jeszcze jedne śmieci, gdzie? Gdzie one się tutaj zapodziały? Kurczę, bo jest mi zimno, a przydałoby się, żebym się ogrzał. Tutaj są, proszę bardzo. 15 sztuka, mamy to. I moi drodzy, idziemy się ogrzać. Imperialist, gdzieś ty poszedł, powiedz mi. Ej, ja jestem ogrodzca. Gdzie? U kogo jeszcze raz? Udratsa. Co to jest? Siedzę i z nim handluję. Co to jest? Nie pamiętam. Dobra, gdzie ty jesteś? Hotel President, Business District. Czyli jesteś dosyć daleko ode mnie. Tak, przy Bridge Street. W ogóle pamiętasz, ile kosztuje Play Guy? 60. A ile kosztuje skorzystanie z toalety? 20 na stacji, 10 u siostry? Chyba tak to było. Tak, to była siostra, chyba dobrze pamiętam. Agnes? Agnes, tak, siostra Agnes, dobrze chyba mówię. A moi drodzy, jeszcze jedne sobie bezużyteczne rupieci dorzucimy. One są teoretycznie ważne i potrzebne do rozbudowy,
ale na chwilę obecną nie są nam jakoś ultra potrzebne. I to jest jedna z kryjówek. Właśnie, ja wam nie pokazywałem kryjówki w poprzednim odcinku, dlatego że byliśmy w zupełnie innym miejscu. W sensie wyszliśmy z naszej bazy, tam też mamy jedną kryjówkę, która znajduje się tutaj. Jak widzicie, mamy taką ikonką namiotu, ją oznaczoną. No i wygląda dosyć podobnie, możemy tutaj budować, co zrobimy dopiero w naszej głównej bazie, tam gdzie są ci wszyscy bezdomni. Mamy tam stół do wytwarzania również, jak widzicie. Wytwarzanie oczywiście również znajduje się, jak dobrze pamiętam, tutaj w tej zakładce, ale co jest ważne, w naszej bazie mamy taką oto kolejną zakładkę, która jest po prostu naszym magazynem, schowkiem, w którym możemy właśnie, tutaj mamy wagę, w którym możemy przechować 20 niewagowo przedmiotów, a przedmiotów jednostkowo czy też typowo, czyli każdy typ przedmiot to jest zaliczony jako jeden do wagi, w porównaniu do tego, co mamy normalnie w ekwipunku, gdzie nasza waga, gdzie waga tych przedmiotów jest liczona łącznie. Dobra, idzie, moim zdaniem w ogóle Imperialisty idzie tutaj troszkę lepiej dzisiaj z tłumaczeniem mechanik, płynniej. Kappa, co z tego, że absolutnie nic nie zrobiłem oprócz pozbierania śmieci wokół hotelu Prezydent. A ty jak się tam bawisz poza handlem? Próbuję ogarnąć, na czym ja skończyłem. Na żebraniu na pewno. A, to też. To też. Co też. W sprawie sprzątania. Gotowe? Gotowe, szefie. Świetnie, teraz musisz przynieść mi ziemniaki. Dzisiejsza dostawa była do bani. Jasna sprawa, szefie. To jest w ogóle świetna osoba, u której można przez przypadek w ogóle nie zauważyć tej misji. Ja tutaj wpadłem też w sumie troszeczkę przypadkowo. O, widzicie, tam mamy tę misję oznaczoną, więc biegniemy, pewnie do jakiegoś warzywniaka. Można ją po prostu przez przypadek pominąć, bo no, ten pan, w ogóle cały hotel Prezydent jest dla nas teoretycznie nieoznaczony przez bardzo, bardzo długi czas. Dopiero on się pojawia... Kurczę, jakoś późno w misji. Ja, że tam jest jedna misja, która tyczy się właśnie hotelu Prezydent, ale... O, tutaj jest. Owoce, zielenina, suche plody. Czemu to są suche płody? Halo? Imperialisto, chciałbyś suchego płoda? Raczej nie. A mokrego? Dobra, nieważne. Okej, nieważne, tego nie było. Dzień dobry, przychodzę z hotelu Prezydent, po ziemniaki. Aha, tak, bulwy najwyższej jakości. Pan... Pochl... Nie mam pojęcia, jak się to czyta. Pochlrecht? Pochlreszt? Może pochlrajś? Nieważne. Wymaga najlepszych produktów i takie dostanie. Tak, tak, jasne. Szybciej. W kuchni wszystko, wszystkim odwala. Oczywiście, proszę, przekaż panu... Pol... Nie umiem tego czytać. Nie wiem, jak się to czyta. Pochlresztowi? Że końcówka ubiegłego sezonu była niesamowita. Jasne, do widzenia. Nie mam bladego pojęcia, jak się czyta to nazwisko. Ten śmietnik już przeszukiwaliśmy. Ten również, przed chwilą. Nie pamiętam, które śmietniki przeszukiwałem, a dosłownie od nich odbiegłem na 2 minuty. Zaraz się odnowię. Nie zaraz. One mają... Mówiłem ci, że każdy ma osobny timer. Mówiłem też na odcinku. No. I tak samo, jeśli ty przeszukasz, to on się od twojego przeszukania u mnie dopiero odnowi. To jest w sumie logiczne. Ale zastanawiam się w sumie, jak też ta gra na multi działa, dlatego że... Zauważyłem, że w menu mogę wybrać stworzenie gry, ale mogę też kontynuować ten świat, więc... Nie wiem, czy twoja postać, którą teraz sobie zrobisz misję u siebie, czy jakbyś nią zaczął grać solo, czy będziesz miał nadal te same misje. Czy tylko na tym świecie będziesz miał te misje jakby u mnie. Więc, no, nie wiem, nieważne. Prawie ziemniaków. No, na moim blacie panuje złowroga pustka. Proszę bardzo, szefie. Wspaniale. Wiesz, gdy cię nie było, przyszedł tu facet, który naprawdę miał tu pomagać. Obserwuję cię badawczym wzrokiem. No cóż, Słuchaj, nie wiem, co z ciebie za jeden, ale jesteś pracowity, więc mam dla ciebie kolejne zadanie. Wspaniale, szefie, co dalej? Jacyś bezdomni postanowili się rozłożyć tu za rogiem. Nie możemy sobie na to pozwolić, więc idź tam i każ im wypierdalać. O, przepraszam, nie mogę tego zrobić. A dlaczego, upioruna? No, bo też jestem bezdomny. Nie spodobałoby im się, gdybym coś takiego im powiedział. Co ty pierdolisz? Chyba się przesłyszałem. Ja też jestem bezdomny. Też jestem bezdomny, szefie. W takim razie pewnie nie masz nawet pozwolenia na pracę z żywnością, zgadza się? Nie, szefie. Ale z ciebie, agent koleś, zaczyna się śmiać. Kurwa, moim pomocnikiem jest bezdomny facet, który nawet nie ma pozwolenia. Ja pierdolę. Chyba zawsze jest ten pierwszy raz. Chyba tak. Mogę przynajmniej dostać wynagrodzenie?
Gdybyśmy mieli oczywiście pozwolenie na pracę z żywnością, pewnie ten dialog by jakoś inaczej wyglądał, a możemy takie dostać, tylko że to, tak jak mówię, to się wydarzy z czasem. Masz tu 200 koron, człowieku, idź sobie! Dziękuję za pomoc, ale nie możesz tu zostać. Chyba wystarczy tego jak na jeden dzień. Nie przestaje się śmiać. Jebany bezdomny, bez pozwolenia. Nierealne. Dzięki, szefie. Na razie. Co oczywiście, nie będę się tutaj chichrał i śmiał. Moi sąsiedzi by mnie zabili znowu. Mogę o coś spytać, szefie? I właśnie, tutaj będzie fajne źródło jednej rzeczy. Tak? Czego chcesz? Czy są tu jakieś resztki na zbycie, które mógłbym sobie wziąć? Właśnie dzięki temu, że wykonaliśmy tę misję, teraz możemy tutaj zbierać resztki od niego, które, jak dobrze pamiętam, są chyba kawałkami mięsa? A, nie zawsze. Czasami jest absolutnie nic. Nic za nic, tylko ten worek pełen śmieci, ha. Chyba jednak podziękuję. Dobra, jak widzicie, to też nam zużywa te punkty jakby rozmowy z tą postacią. A tymczasem, co my tu mamy? A to jest pan sprzedawca tytoniu. Moglibyśmy kupić Playguy'a, ale chyba kupię latarkę, bo latarka nam się przyda w nocy. Dużo miejsc jest dosyć ciemnych, tak więc warto mieć latareczkę gdzieś tutaj pod orędzie. Jak widzicie, ona dużo nie zajmuje. A warto było ją gdzieś mieć. Tutaj mamy w ogóle pasek szybkiego wyboru, który działa na zasadzie kółka myszy. Kółkiem myszy wybieramy przedmiot, wciskając środkowy przycisk myszy go jakby używamy, potwierdzamy użycie. Szczerze mówiąc, wolałbym jakby to był inny klawisz, no ale cóż, pewnie można to jakoś zmapować. Nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Niemniej, przeszukujmy śmietniki, bo przydałoby się, żebyśmy mieli coś do jedzenia i picia. Jest mi zimno, naprawdę? Przecież jest 10 stopni. Tymczasem Lipek chodzący w podkoszulku, jak jest 10 stopni. Kappa. I ten biedny imperialista, który totalnie nie jest praktycznie w tym gameplayu. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Tak, tylko jesteś po to, żeby mi przynosić jedzenie, tak? Tak. W ogóle jest tutaj budynek Radia Europa 2. Ciekawe, czy to jest nawiązanie, bo... Kojarzy mi się Radio Europa. Historycznie. Ciężko stwierdzić. Czy to nie było to radio, które nadawało pirackie sygnały w czasach okupacji? Możliwe. Wolna Europa, tak. Dostałem za darmo bluzę luksusową. A no tam, tak, rzeczywiście, u siostry Agnes można całkiem sporo fajnych rzeczy dostać. A moja postać śmierdzi, co? No i ci umyć u siostry Agnes. Tylko to nie. Kosztuje. Nie. To ludzie z tobą nie będą tak chętnie gadali, jak dobrze pamiętam. Słuchaj. Dobrze wiesz, jaką ja mam misję. A, tak, bo ty chcesz być śmierdzącym krzychem. Mógłbyś się po prostu w rzeczywistości nie umyć, a nie. Musi dopiero w grze. Dokładnie. O, proszę bardzo, wracamy, bo właśnie, moi drodzy, mieliśmy w sumie zrobić główną misję naszą, czyli zaprosić ludzi do kościoła. Czy też zachęcić ich do... A, ona już akurat zna księdza nowego. Porozmawiamy w takim razie. No nie wyszło żebranie. I widzicie, to była ta kradzież. Ja wszedłem tylko w to menu, żeby podbiły mi się statystyki, ale zaraz z niego wyszedłem, nie kradnąc nic od tej kobiety. I tak właśnie będziemy podchodzili do kradzieży, moi drodzy. Niemniej, w końcu by się przydało, żebyśmy zaczęli robić główną misję, czyli właśnie zachęcanie ludzi, żeby poszli do kościoła, ponieważ no fajnie byłoby popchnąć jakikolwiek wątek do przodu. Poza pracą z żywnością, bez pozwolenia. To brzmi praktycznie jak moje używanie, jak się nazywało, paleciaków takich elektrycznych bez licencji na magazynie kiedyś. A to nie jest trudne. Wiem, że nie jest trudne, ale nie można. W ogóle nie wiem, po co jest licencja do tego, ale nie wiem. Powiem ci, że to zależy od mocy, bo jeździłem jednym i jakby tak kogoś wjechać, to myślę, że mógłbyś mu zrobić większą krzywdę, niż gdybyś miał po prostu zwykłego paleciaka. Ale to... To czysto moje subiektywne podejście. Kurde, nie wyszło mi zachęcenie osoby do kościoła. Nie trafiłem w odpowiednie pole. Jak widzicie, wszystko, cokolwiek, nawet jak nam się nie uda, podbije nam statystykę, więc... Więc moim zdaniem warto. Kurde, znowu nie trafiłem. W taki idiotyczny sposób. O, gość mi od razu dał pieniądze. To jest ciekawe, tylko że akurat piątkę. On w sumie 240 monet. Nie, wiesz co, tam nie płaczę, tak? Bo ja przede wszystkim chcę zrobić misję teraz. No, nareszcie się udało. Mamy drugą osobę dopiero przekonaną. Dobrze mi idzie. Imperialista już w tym czasie skończył tę misję 50 razy. Oj, widzicie, znowu mogliśmy kraść. Oczywiście tego nie robimy, póki nie musimy.
ale podbicie tej statystyki po prostu będzie nam potrzebne, żeby późniejsze misje były dla nas łatwiejsze. Żeby można było je zrobić szybko i się nie męczyć z tą kradzieżą i też nie ryzykować aż tyle. Bo przede wszystkim później będzie dużo gorzej, jeśli chodzi o przedmioty, które będziemy mogli stracić. Kurde, znowu nie trafiłem to w tak łatwe pole. 13 forsy, kurczę, niespecjalnie dużo mi dają. To jest tabak, to będzie tak, sprzedawca tytoniu znowu, czyli u niego standardowy asortyment. Tutaj są też w ogóle fajne miejsca wokół kościoła, na przykład jest... O, to imperialista na pewno sprawdzał, już widzę. To było pełno śmieci i szrapneli, w które wlazł. Tutaj są fajne miejsca koło kościoła. To jest, jak dobrze pamiętam, tak, to jest klatka. Na klatkę możemy też wchodzić. W przyszłości, jak dobrze kojarzę, będziemy mogli tam się ogrzać, czy nawet u kogoś może przespać, ale nie pamiętam, jakich perków to wymaga. To jest kolejna klatka schodowa. Tutaj jest kosz, którego imperialista na szczęście nie przeszukał, więc możemy sobie co nieco zajrzeć. No proszę bardzo, całkiem sporo przeszukaliśmy, ale niestety nie najfajniejsze przedmioty. I jest antykwariusz. Co pan antykwariusz ma? Antykwariusz ma głównie takie rzeczy ozdobne. My raczej ich nie potrzebujemy. One są oczywiście nam... mogą być nam potrzebne do kryjówki. Możemy tam sobie w kryjówce czasami takie przedmioty ustawić, ale osobiście na razie nie mamy... Nie widzę też powodu, ani nie mamy po co, bo no, ta kasa jest nam potrzebna na inne rzeczy. Kurde, znowu nie wyszło. Najgorsze, że sobie... A, pod F-ką mamy teraz tę latarkę właśnie, miałem to wspomnieć. I znowu wlazłem... No nie, wlazłem w dwa szrapnele. Ja muszę jak najszybciej... Dobra, na razie mam woń 10. I sam śmierdzę nawet o 2%. Nie jestem imperialistą, ja się 2%. Myję. Nie. Jakieś 50 mniej niż ty. W sensie o 50-krotnie mniej niż ty. Kurde, zapomniałem, nie, no, ja mam tylko 50%. Szrapnel. Tylko? A też nie śmierdzisz. Chyba dopiero powyżej 70 jest prawdziwy smród. Tak? Naprawdę? Mhm. A tak, bo 40 plus to był ten pierwszy stopień, a drugi był od 75. Ja preferowałbym 500. Kurde, o nie! Najgorzej. Imperialisto trzeba się schronić. Zaczyna padać. O. Pada. No, miło. To są goście, z którymi na razie nie chcemy rozmawiać. Muszę uciekać. To jest w ogóle też sklep z elektroniką. Ta Terra Computer. No, Terra Computer też mam. A Zara już nie będzie. O Jezus, dobra. O, to był suchar. O nie, są Zarą. Ale nieważne, tego nie było. Przynajmniej tego dawajmy. Zobaczcie, to jest w ogóle motocykl. A akurat niedawno z imperialistą oglądaliśmy kompilację bardzo fajnych rzeczy związanych z motocyklami. Prawda, imperialisto? O, no, bardzo fajny. Dawaj, może nie będę mówił, bo jeszcze komuś... To jest ten moment, kiedy czujesz ten sam ból, co druga osoba, jak na filmikach, kiedy ktoś dostaje w krocze. To jest ten moment, kiedy po prostu współdzielisz ból. Z Maria, tak. Kooperacja w bólu. Chcę kupić piwo. Piwo możesz kupić w... Piwo to moje paliwo. Możesz kupić w... W kiosku. Tabak. Okay. Tak, w kiosku u pana sprzedawcy tytoniu, między innymi. Albo w supermarkecie. A tutaj jest w ogóle, jak widzicie, moi drodzy, taki garaż, w którym chwilowo się schronię. Jak widać, jest nam tutaj dosyć ciepło. 13 stopni, co prawda, ale no za bardzo nigdzie nie wyjdziemy. To musi być piwo z beczki. Piwo z beczki. O, pawn shop. Mamy Lombard, Anatol. Witam wszystkich, ładny ma pan sklep. Owszem, ja planuję, by mieć wszystko, co trzeba i żeby nie kosztowało kroci. Może się rozejrzeć. Na pewno to zrobię. Skupuje pan też towar? Pewnie, ale tylko jeśli jest dobrej jakości. Rozumiem, to fajnie. Może będę coś czasem dla pana miał. Nie ma sprawy. Nie przynoś mi tu żadnych śmieci. Jest to sprawa, kierowniku. Żadnych śmieci. Kierowniku... Koronkę by pan dał. Możemy z nim sobie pogadać dalej, bo Anatol też będzie postacią, która będzie ważna później. Ja nawet nie wiedziałem, że on się tutaj znajduje, będąc szczerym. Bardzo mi się podoba pański sklep. Dużo klientów tu przychodzi? No, ostatnio jest ciężko, nie tak jak dawniej. Pewnie wiesz, co mam na myśli. Potrafię jednym spojrzeniem ocenić człowieka. Zakładam, że jesteś bezdomny. Mam rację? Sypiam w różnych miejscach, ale zwykle na ulicy. Łapie, jestem Anatol. Nie musisz mówić na pan. Słuchaj, naprawdę nie chciałbyś wiedzieć, co ludzie aktualnie o mnie myślą. Naprawdę nie przychodzą już tu zbyt często. Na pańskim miejscu też pewnie chciałbym to wiedzieć.
Chyba coś źle przeczytałem. Albo znowu coś było z tłumaczeniem, ale zakładam, że to raczej moja wina. Mówiłem ci, nie musisz się do mnie zwracać, nieważne. Tak czy inaczej, mógłbyś mi pomóc, przyjacielu. Możesz być moimi oczami, uszami. Pokręć się po okolicy, popytaj ludzi o Anatola i wróć do mnie z tym, czego się dowiesz. To nie powinno być problemem. Mogę popytać po ludziach. Wielu ich spotykam, czasem nawet rozmawiamy. Tak, to powinno być łatwe. Miło to słyszeć, przyjacielu. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź zrobić zakupy u mnie. Jasna sprawa, kierowniku. Niby gdzie indziej. Prawda. Zobaczmy, co on w takim razie sprzedaje. I zobaczcie. Zobaczmy. Mamy ozdobną papierośnicę, to nas nie interesuje, ale ma duży płaszcz luksusowy. Plus 26 kieszeni. Plus... Ja pierni... Imperialista, czy masz może 700? Nie. Bądź tak. Jest płaszcz, który daje 18 odporności na zimno, 15 odporności na wodę, plus jeszcze kolejne 7 odporności na wodę, 26 kieszeni i 15 charyzmy. Wow. Właśnie, a ja powinienem spojrzeć, jak w ogóle moje statystyki wyglądają, bo jestem niewyspany, jestem głodny. Dobra, z głodem akurat nie mamy problemu. Jak widzicie właśnie, jedzenie nam tutaj zwiększa tę statystykę, a to jest parcie. Czyli no, kiedy będziemy musieli pójść do toalety. Tak, tutaj są toalety. Jesteśmy niewyspani, morale nam spadają, z morelami nie będzie problemu. Nawet z brzoskwiniami również. Z morale nie będzie problemu, mamy play guy, ale przede wszystkim będzie problem na razie ze snem, bo... Po pierwsze, jest bardzo chłodno, pada deszcz, a przystanek autobusowy najbliższy, który mógłby nam pomóc, jest nadal daleko. Ale tu jest w ogóle fajne miejsce, moi drodzy, albo raczej było. To jest Chińczyk. Chińczyk, który był do niedawna jeszcze zbugowany dosyć mocno. Dopiero w ostatniej aktualizacji weszło... Wszedł patch, gdzie w końcu naprawili kolę, która tutaj wcześniej była za jedną koronę, kiedy kupowało się 20, płaciło się 2 korony, a nie 20, tak jak powinno być teoretycznie. No i na testowym save'ie, kiedy jeszcze graliśmy z Imperialistą na poprzedniej wersji, powiedzmy, że nasza baza była naprawdę bogata, szczególnie patrząc na podatek cukrowy w Polsce. Wyobraź sobie, to był bezdomny, który zainwestował nie w Bitcoina, a w Coca-Colę. Jest, dobra, przepraszam. Pralnia, pan Zich. O, proszę bardzo, Imperialista, mam pralnię jak coś. Ona jest zaraz koło Chińczyka, nie wiem czy to jakoś bardzo jara, ale... No i tak będziemy się chodzili do siostry Agnes, bo chyba zwykła pralnia kosztuje 6 dych. Witam, widzę, że macie tu ładną pralnię. Czy mogę pomóc? Jakie panują tu zasady? Bardzo proste, płacisz, robisz pranie, przyjmujemy też kupony. Aha, dzięki, chyba rozumiem. Nie możemy skorzystać. O, przepraszam, 80 koron. Nie. Ała. Uj, siostra Agnes chyba jest połowa tego, nie? Jakoś tak. Nie wiem, zaraz. Dobra. Z policją, moi drodzy, nie ma co tutaj rozmawiać. Jezu Maria, to zabrzmiało jakbym był jakimś takim raperem, tak? Takim typowym uliczniakiem. Z policją nie ma co rozmawiać, tak? Niektórzy ludzie w ogóle jak biegają bez tych parasoli, jakby ich po prostu, nie wiem, ktoś gonił z nożem. A to nie Londyn, chciałbym podkreślić. Jezu Maria, to moje żarty dzisiaj. To było złe. Dobrze ci idzie. Dziękuję. Nie ma co rozmawiać tutaj z policją, bo oni po prostu nam nie dają pieniędzy. Raczej nam częściej mówią coś na zasadzie, idź se znajdź pracę, tak? Kosztuje 50, chyba że masz strategię, to 30. Wiesz co, Imperialista, ja mam jakiś problem dzisiaj, bo... Jaki? Niby jesteś dobrze ustawiony. W sensie, raz jesteś za głośno, raz jesteś za cicho i ja już sam nie wiem. Aha. Muszę ci co chwilę ustawiać na nowo. Niemniej, pani Spurna. Sklep mamy wszystko. To jest sklep, który jest zaraz obok pralni, więc Imperialista, jakbyś chciał sklep wielobranżowy, to właśnie się tam znajduje. On jest fajny o tyle, że można tam kupić chyba goździka, można kupić żarcie, picie, rzeczy higieniczne. Wiem, że ci nie są potrzebne, bo ty wolisz śmierdzieć i tak dalej, więc... Ty się śmiesz, ja dużo mam mydło, chusteczki. Już tam mam pewnie takie rzeczy. Mogę zobaczyć, co sprzedajesz? I ona sprzedaje tak. Stary tekstylia, dziwny materiał. Czemu ona sprzedaje stary tekstylia? Wspaniały materiał też sprzedaje. Taśmę. Nie, przepraszam, ona tutaj ma. Byłem pewien, że ona ma więcej rzeczy, na przykład, że ma apteczkę, ale. Może się pomyliłem. O, są kalosze, które dają 41 na odporności na wodę. Wiecie co? Ja kupię te kalosze. One kosztują 150, ale. Moim zdaniem worth it. Ma też plecak za 800, ale on no boli. Ma płócienną torbę za 130, ale tego już nie chcemy. Ma goździka za 100. I goździk by nam się przydał, ale aktualnie chciałbym zostawić te pieniądze, bo 115 koron to nie jest wcale aż tak dużo. Ale zdecydowanie te nasze buciki, te kalosze sobie założę. Zobaczcie, ile mamy odporność na wodę. 51.
kalosze dają 40 jen. A właśnie, możecie zastanawiać, czym jest ten pasek po prawej, obok tej odporności na wodę i dlaczego ona jest tak podzielona. Otóż pasek po prawej pokazuje stan naszego ekwipunku, czy też raczej jego trwałość. Trwałość spada, no jeśli wpadniemy na szrapnel, albo jak nam się nie uda znaleźć odpowiedniej rzeczy w tym wypadku, znaleźć. Nie uda nam się ta minigierka w znajdowanie... Pani się przesunie. W znajdowanie... tych wspaniałych znalezisk. Czasami nam się może rozerwać rzecz, czasami możemy przez to bardziej śmierdzić. Ja widzę, że tutaj znowu imperialista buszował. No i jesteśmy na klatce. Zdziwiłem się, że moknę na klatce, ale nie. No właśnie, jak mokniemy? Chyba tego nie mówiłem, bo to jest pierwszy deszcz w tym gameplayu. U góry, zaraz nad paskiem, tam jak mamy temperaturę w Celsjuszach, w stopniach Celsjusza, po lewej mamy właśnie temperaturę ciała i zaraz nad tym mamy taki niebieski fragmencik paska, to jest stopień przemoczenia, który mamy również tutaj. Tylko że stopień przemoczenia jest kontrintuicyjny, gdzie 100% oznacza, że jesteśmy całkowicie wysuszeni, poniżej tego stanu oznacza, że jesteśmy nieco przemoczeni. Przemoczenie oczywiście wpływa raczej na nas kiepsko, szczególnie dlatego, że się wychładzamy, też dłużej zajmuje nam na przykład wysuszenie się przy, chciałem powiedzieć ognisku, ale to jest koksowniku. A tymczasem, moi drodzy, jesteśmy wykończeni, więc musimy w końcu odpocząć. Oprócz wypoczynku takiego, jak tutaj widzicie, gdzie się przede wszystkim też wychładzamy, co widać po bardzo szybko spadającym pasku temperatury. Oprócz tego mamy Coca-Colę na przykład, która nam daje trochę energii, ale zarazem... Dobra, to nie jest Coca-Cola, nie ma tutaj brandingu. Po prostu cola, która daje nam energię, ale również nas nieco odtruwa, jeśli można tak powiedzieć, daje nam chorobę. Mamy też kawę, która jest całkiem fajnym energetykiem, ale... O właśnie, energetyki też są zresztą, ale... Kawa jest przede wszystkim droga. No i jak widzicie, do ile się dało... Ja wiem, czy to droga. No, wiesz co, jak na początek, tak? Szczególnie, że ja tutaj dużo latam i gadam, przede wszystkim z ludźmi. Nadal nie zrobiłem tej misji u księdza, powiem ci przede wszystkim. Pół godziny minęło prawie, a jeszcze nie zrobiłem misji u księdza. O, jest w końcu. I można też pogadać o Anatolu. Ciekawe, czy jak zrobię księdza, to czy będę mógł jeszcze gadać o Anatolu. Mimo wszystko, zobaczmy. Chyba jak mi się nie uda. O, udało się księdza wrzucić. Czyli już mamy trzech ludzi i patrzcie, możemy dalej rozmawiać o Anatolu. Czyli można zrobić dwie misje w jednym. Chyba gdzieś tu słyszałem, nie znam szczegółów, przykro mi, okej, tutaj możemy rozmawiać normalnie, żebrzmy i 40 forsy, milówko. A tak, jesteśmy... Kurczę, najgorsze jest to, że jestem przeziębiony, znaczy zaraz się przeziębię. Zamiast dostać koronę, złapię koronę. Jezu, nie! Uuu, te suchary dzisiaj moje. Po prostu ludzie tej... Czemu może kupić arbuza? Też nie wiem w sumie. Czy jesteś tym spożywczym zaraz koło Hotel Prezydent? To jest niedaleko. Teraz od ciebie. Dobra, to jest znowu Anatol, znowu pani nie zna szczegółów. I znowu jest ksiądz. I proszę bardzo, jest sukces. Super. Rozmawiajmy. Okej, całkiem nieźle. Gadka nam powoli wskakuje. Najbardziej mi martwi to, że jestem cały czas niewysuszony i przydałoby się, żebym... No, to jeszcze chyba imperialista był, z tego co widzę, albo ja. Jestem niewysuszony, przez co nie mogę się ogrzać. A jeśli mamy czerwony status, moi drodzy, to spada nam wtedy HP. To cały czas jest śmiały, o którym już chyba wspominałem. Wiecie co, więc wysuszmy się nieco. Tutaj zaraz koło tego motocyklu. Motocyklu czy motocykla? Imperialista, to ratuj. Język polski. Pojazdu jednośladowego. Pięknie. Tego crossa, w sumie to jest cross? Nie, to nie jest cross. To jest miejski. Nieważne. Prawie jak rower. A może to jest rower, tylko ktoś udaje, tak? Zostawił go tak, żeby ktoś ukradł i się zaskoczył. Nie chcą z nami niestety ludzie za bardzo rozmawiać, a nie śmierdzę tak jak imperialista, więc to jest aż dziwne. Okej, jest znowu osoba, którą się udało zwerbować, moi drodzy, i w tym odcinku jeszcze nam się uda skończyć misję u księdza. W ogóle imperialista jest tak aktywny dzisiaj, prawda? Imperialista? Mhm. To wcale nie tak, że... Oczywiście. To wcale nie tak, że to ja gadam plus cały odcinek. O, udało się nam porozmawiać o Anatolu. Chodzi o ten sklep ze starymi gratami? O tak, Anatol to był w porządku gość. Dlaczego był? Podobno się wyniósł. Lubiłem chodzić do jego lombardu, kiedy jeszcze działał. Lombard jest nadal otwarty. Ktoś pana błędnie poinformował. Co? No to super, myślałem, że go zamknęli. Nawet nie wiem, gdzie to usłyszałem. Ktoś gdzieś coś powiedział. A to dobra wiadomość, nie? Cóż, w takim razie ja też się cieszę. No i będzie można powiedzieć chyba Anatolowi. I patrzcie, padło nam morale. Na plus, co jest bardzo miłą rzeczą.
Będzie można powiedzieć Anatolowi, będzie można skoczyć do księdza, czyli mamy dwie misje, moi drodzy, zrobione jeszcze dzisiaj. Czyli w sumie spoko. Jak utrzymamy takie tempo, to może przejdziemy tę grę. Nawet nie umrzemy. I mamy nowy poziom gadki, moi drodzy. Co w związku z tym, wolni nam zaczną spadać, czy będziemy mieli wyższe procenty po udanej rozmowie i chyba wolni nam będą spadały, jeśli nam się rozmowa nie uda. Jak widzicie. Teraz mamy trzy możliwości rozmowy ze średnim, z postacią o średniej trudności, pomimo wpadki. Kurczę, tutaj żebranie kliknąłem przez przypadek. Czy ten gość powiedział kurwa do mnie? Możliwe. W sumie to się nie dziwię, w końcu bezdomny do niego gada przez pół godziny, tak? Jego wkurza, a to był pan biznesmen. Czy czegoś potrzebujesz? Wiesz co, na chwilę obecną chyba nie bardzo. Playgaya mam, jeden co to muszę się przespać, ale musiałbym się jeszcze do tego ogrzać. Ale zanim to, o, duży śmietnik się ogarnął. Tam gdzie był wcześniej imperialista. Grzebanie śmietnika, no to mi chyba najgorzej idzie póki co. Ogólnie się porestował imperialista śmietniki przy kościele, jakbyś bardzo chciał do nich zajrzeć, przynajmniej po części. I chodźmy do ojca Buriana, moi drodzy, żeby zakończyć tę misję. Ja dobrze pamiętam, to tam trzeba trzeci poziom grzebania śmietnika, Trzeci poziom? Do czego? Do tego Tarnes, do tego namiotu tam. Powiem ci, nie pamiętam, bo ja jestem jeszcze przy ojcu Burianie, tak? Jeszcze dla niego nic nie zrobiłem, a do Agnes to w ogóle jeszcze nie poszedłem. W sprawie owieczek. Jak się sprawy mają, synu? Rozmawiałem z wieloma osobami. Widzę w twoich oczach, że mówisz prawdę. Wypełniłeś swój święty obowiązek. Pomagam zawsze, gdy mogę. Gdy zobaczysz się z siostrą Agnes, poproś ją o rosół. Powiedz, że cię przysyłam. Rosół. Chyba warto się dla niego pofatygować. I moi drodzy, to jest po prostu miejsce, z którego w sumie będziemy mogli powoli progresować do siostry Agnes, ale poczekajmy jeszcze. Czy potrzebujecie z czymś pomocy? Masz dobre serce, synu, ale w tej chwili nie. No i to wszystko. Można go poprosić, czy możemy dostać błogosławieństwo, czemu by nie, pobłogosław mnie. A 20 zaufania, 20 zaufania wymaga duże błogosławieństwo i spróbujmy. Nie, nie teraz, na razie tylko zwyczajne, a. Rozumiem, więc niech będzie takie, jeśli można. Dostaliśmy, jak widzicie, zwykłe błogosławieństwo, które nam daje wiarę. Wiara nam, z tego co pamiętam, imperialista nam mówił, to morale po prostu nam szybciej rosną, czy rosną w ogóle? Nie pamiętam teraz. Zaczynają rosnąć, okej. Okay. Ksiądz nas, ojciec w sumie, może nas też jeszcze nauczyć siły woli, ale wymaga to 80 zaufania. Żeby podbić sobie na tyle zaufania, to trzeba robić misję, co jest oczywiste. I o czym chyba też wspominałem w poprzednim odcinku. No moi drodzy, jeszcze troszkę takich rzeczy typowo technicznych będzie. Typowo warto wspomnieć, że warto też rozmawiać z ludźmi, bo mogą dać misję. Tak. Dlatego chyba o tym mówiłem też, ale nie jestem pewien. No nie pamiętam. Też nie pamiętam, powiem ci. No parę dni minęło od poprzedniego odcinka. Niestety nie mogliśmy się troszkę zgrać, bo na przykład ja spałem od 14 do 20, a potem imperialista spał od północy do 12, no i tak się nie szło. To piękne umawianie się na 8, przepraszam, na 9 rano, nagranie wspólne, nagrywanie. Potem się okazuje, że no jest 12, Lipki ma ochotę iść spać, a imperialista się budzi. Nie wiem, o co ci chodzi. Tak. My, moi drodzy, jesteśmy po prostu specyficznymi ludźmi, tak? Ja z moją bezsennością, a imperialista ze swoim śmierdzącym krzychem. Uwielbiam śmierdzący krzych. No po prostu to jest piękna postać i tak do ciebie jeszcze pasuje. Nie chodzi mi o smród. Ten gameplay będzie śmieszny. Myślę, że tutaj będzie dużo sucharów tego typu. Miałem pokazać, kurde, zapomniałbym. Póki teraz śpimy, moi drodzy. Ja wam pokażę, jak wyglądał Bumblebee po roku w Czechach na ulicy. Troszkę będzie hałasu, ale tak, miałem na początku taką zbroję, jak widzicie. Tutaj ona była podpinana takimi. To nie są trytytki, tylko takie jakby. Tak. Jak się to nazywa? Specjalne. Te coś takie śmieszne metalowo-plastikowe, którymi się spina kable. Pięknie to opisałem, wiem. 10 na 10. I to ogółem była tak zbroja, był na ramiennik i była osłona na przedramię. Było tam napisane, że jestem biednym youtuberem bezdomnym. I w sumie tyle. I to miało być w pierwszym odcinku, ale jest to tak cholernie niewygodne, że nie polecam.
Niemniej. Wszystko sponsorował Amazon. Tak, wszystko sponsorowałam. Kurde, nie mam teraz lepkiego kartonu. Muszę lepki karton przynieść na następny odcinek. Co w sumie, moi drodzy, niedługo się stanie, gdyż trzeba było kończyć. Mamy 34 minuty tego odcinka. Jeszcze skoczymy do Anatola, powiem mu, co się stało, co, jak i gdzie. I w ogóle niedługo będzie się zbliżała noc, więc przydałoby się troszkę jeszcze pogadać z ludźmi. Przydałoby się... Właśnie, jak tam w ogóle moje morale. O, morale... Ej, całkiem sporo nam skoczyło za tę wiarę, więc jestem zadowolony. W ogóle całkiem nieźle stoję. Tylko bym jeszcze może coś zjadł. Mam 40% potrzeby rzeszparcia, więc niedługo będzie trzeba skoczyć do toalety, więc trzeba też sobie te 20 sztuk koron jeszcze gdzieś tam zapewnić. W sumie to można też powiedzieć może troszkę o koronach per se. Dlatego, że żeby mieć tutaj jakiś taki sensowny przelicznik na polskie złote, to chyba 17 czy 18 koron to była złotówka. Teraz nie wiem, jaki jest kurs. Będę ci powiedzieć, że to jest peso argentyński. Też wiem, ile to jest peso argentyński. W tym momencie jest chyba 27-28. 26? O, to spadło. Dwa dni temu sprawdzałem, bo 28. Nie pytajcie, moi drodzy, czemu sprawdzamy argentyńskie pesos, zwane również arszenikami przeze mnie. I ten arszenik, nie, dobra, zaraz zejdziemy na bardzo złe tematy związane z rokiem 45. O nie. Dobra, stop. Anatol. Ja mam bardzo złe skojarzenia. W sprawie tych badań. Co ustaliłeś? Co słyszałem coś ciekawego? No, co usłyszałeś? Jeden facet mi powiedział, że podobno wypadłeś z interesu dawno temu, ale mówił, że lubił tu czasem zaglądać. Że co u nich? Kto mu to powiedział? Nie mówił, to znaczy sam tego nie pamiętał. To może oznaczyć, że wcale nie mam paranoi. A co jeśli ktoś naprawdę próbuje mnie skompromitować? Powinienem się lepiej reklamować. No dobra, dzięki za cynk. Masz tu coś za fatygę. Spróbuj jeszcze popytać, okej? Okay? Chcę mieć więcej. Załatwione, szefie, dzięki. Szkoda, że nie masz wielu klientów, możemy jeszcze z nim porozmawiać. Dobra, będzie troszkę dłuższy odcinek. W ogóle odcinki z Hobo mogą być bardzo długie, moi drodzy, bo to jest gra, która ma syndrom. Jeszcze raz sobie pozwolę na zapożyczenie od Staszka. Syndrom jeszcze jednego śmietnika, jeszcze jednej rozmowy i jeszcze jednego żebranka. Szkoda, że nie masz wielu klientów. No, co ty nie powiesz, konkurencja jest jeszcze pogarsza sprawę. Mam na myśli wiedźmy za rogiem. Wiedźmy za rogiem? Jakaś pani z Pruna i jej sklep mają wszystko. Naprawdę sprzedają tam dosłownie każdą rzecz w niskiej cenie. Po co ktoś miałby przychodzić tutaj? Najwyraźniej coś trzeba z tym zrobić. Najwyraźniej. Rozmyślam nad jakąś wybitną taktyką zastraszania. Na przykład coś z końskim łbem, z tyłu mafii. Nie jestem zbytnio przekonany do tego końskiego łba. Nie musi być aż tak dosłownie. Każde martwe zwierzę załatwi sprawę. Znajdź jakieś i podrzucie tam. Że co? Ja? A kto niby? Zapłacę ci. No dobrze, ale skąd w ogóle mam wziąć martwe zwierzę? No i tutaj widzicie, moi drodzy, są takie rzeczy, które dla mnie są na przykład moralnie złe. Ale dla osoby, która na przykład żyłaby na ulicy i byłaby to jakaś szansa na zdobycie pieniędzy, no to pewnie byłyby jakoś tam usprawiedliwione, tak? To jest troszeczkę jak z tym kradzieżami batonów czy jakichś tam owoców w sklepach. Na zasadzie ktoś jest głodny i kradnie, tak? Jest to jakieś tam usprawiedliwienie dla nich, co nadal nie oznacza, że to jest moralnie dobre, tak? I nie odbierajmy tego inaczej niż powinno być to odbierane. No jak myślisz, ze śmietnika? Albo pytaj znajomych, chociaż musieliby być szaleni, żeby trzymać martwe zwierzęta. Teraz sobie przypominam, że któregoś dnia jednego widziałem. Grzebał śmieciak na zewnątrz i rechotał pod nocą jak żaba. Było przy centrum biznesu, w tym wielkim wieżowcu. Dobrze, ale nagroda musi być odpowiednia. No i moi drodzy, trzeba będzie niestety pani Spurnej podrzucić coś, a szkoda, bo pani Spurna akurat ma fajne rzeczy. Zresztą Anatol też, te śmietniki się jeszcze nie poodnawiały. Dobrze, ale w tym miejscu, moi drodzy, zakończymy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż Imperialista znowu był tutaj przeze mnie przytłumiony. Aż mi się pewna sesja RPG przypomniała. Pamiętasz pewnie. Ale spokojnie, moi drodzy. Z czasem się to powoli wszystko rozwinie, kiedy już będziemy nieco bardziej postmechaniczni i będziemy tutaj bardziej z Imperialistą sobie śmieszkowali. Jak widzicie, no Imperialista na razie lata i on będzie tym głównym naszym zasobem wszelakich rzeczy, kiedy ja będę jeszcze się tutaj rozwijał na temat wszelakich mechanik i będę potem głodował i narzekał, że mi zimno i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do następnego i... Hej, hej!